Wtedy zaczął pan szukać ukojenia i miłości u innej kobiety? Nie nazwałbym tego miłością. Ukojeniem też nie. Czerpał pan korzyści ze sławy rodziców, a potem Yui. Ludzie sądzą, że tylko na tym panu zależy. Podejrzewam, że ma pan o to żal. Nie sądzę. Może czułem żal, a może nie. Nie równa się pan z jej popularnością czy talentem? Może to zemsta? Na pewno nie. Męskie ego. Nie mógłbym być wtedy członkiem kongresu. To może to tylko pożądanie? Możliwe. Wiedziałam. Zraniła pańskie ego. Niech będzie. Co? To pański problem. Sam już nie wiem. Wszystko brzmi nie tak. Nie mogę tego wytłumaczyć. Jakoś pan musi. W końcu mam negocjować warunki. Dobrze. Nasza relacja była bu. Nowa dziewczyna powiedziała...